Wiele osób dzwoni do mnie i mówi: Wojtek, ja z chęcią zainwestowałbym, ale boję się niepowodzenia. A więc w tym odcinku porozmawiamy o czterech elementach, które mają wpływ na twój sukces. Bo jeżeli wyeliminujemy niepowodzenie, jeżeli wyeliminujemy takie czynniki, które mają wpływ na twoje niepowodzenie, to sukces murowany. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. I koniecznie pozostań do końca, ponieważ na końcu przygotowałem dla ciebie prezent. Pierwszy to oczywiście matematyka. Jeżeli kupujesz nieruchomość, zastanawiasz się, czy zarobisz na tej nieruchomości. I zazwyczaj wiele osób mówi: o rany, boję się, nie wiem. A co by było, gdybyś w dniu zakupu już wiedział, ile zarobisz na swojej nieruchomości? Polecam, abyś skorzystał ze wzoru powodzenia inwestycji. O tym wzorze piszę w swoich książkach, mówię na webinarach. Jest to wzór, który zastrzegłem w Urzędzie Patentowym. Wcześniej nikt z niego nie korzystał. To jest wzór, pokazuje, po jakiej cenie powinieneś kupić, aby już w dniu zakupu wiedzieć, że zarabiasz na nieruchomości. To jest po prostu czysta matematyka. My oczywiście na warsztatach wychodzimy od pełnych Exceli, gdzie mamy dokładnie wszystkie koszty rozpisane, gdzie analizujemy to powodzenie pod względem ekonomicznym. Nawet jeżeli nie masz tej wiedzy, możesz sam usiąść, otworzyć Excela i spróbować wypisać wszystkie koszty, jakie występują przy transakcji związanej z inwestowaniem w nieruchomości. A potem spojrzeć na wynik. Czy w wyniku wychodzi ci kwota dodatnia? Jeżeli tak, to jeżeli ona jest satysfakcjonująca dla ciebie, to już jest pierwszy czynnik, który masz spełniony. I jeżeli wyeliminujesz tutaj ryzyko tego, że nie zarobisz, a ty dokładnie powinieneś wiedzieć, ile zarobisz za pomocą danego Excela czy tych wyliczeń, właściwie inwestycja pod względem ekonomicznym staje się uzasadniona. A wtedy już jest pierwszy krok, który prowadzi cię do sukcesu. Teraz zwróćmy uwagę na drugi. To są oczywiście cechy nieruchomości. Ja określam 60 cech tej nieruchomości, takiej wzorcowej. I te cechy pomagają nam wybrać najwłaściwszą nieruchomość. Ja serdecznie tutaj pozdrawiam Pawła Albrechta, który kiedyś powiedział, że właściwie z nieruchomością to jest tak jak z kobietą. Patrzysz na nią i już wiesz, czy chcesz ją mieć, czy nie chcesz jej mieć. Ja raczej podchodzę do inwestorów tak jak do młodzieży. Młodzież na samym początku też nie wie, jaką kobietę wybrać, czy może kobieta nie wie, jakiego mężczyznę wybrać. Więc fajnie, jeżeli mamy takie cechy sprecyzowane. Ja stworzyłem taką listę bardzo długą, bo ona się na początku przydaje. Oczywiście w miarę upływu czasu z niej nie musisz korzystać. Ale zachęcam do tego, żeby analizować, żeby przyglądać się cechom, bo jeżeli wyeliminujesz takie nieruchomości, które mogą zawierać jakiekolwiek buble, to już jest drugi krok do sukcesu, który umożliwi ci bezpieczne inwestowanie. Jeszcze jeden czynnik, który ma bardzo istotny wpływ na powodzenie twojej inwestycji, a mianowicie to jest po zakupie oczywiście remont, jeżeli się na taki zdecydujesz, bo możesz robić szybki flip bez remontu, czyli kupno i sprzedaż, albo możesz się zdecydować na to, aby upiększyć tą nieruchomość, no i robić remont. I ten remont to jest bardzo istotny czynnik, który ma wpływ na sukces lub na niepowodzenie. Jeżeli tutaj przypilnujesz dobrze remont, jeżeli przypilnujesz ekipę remontową, jeżeli zrobisz odpowiedni projekt i wykonacie ten projekt z ekipą remontową, czyli zrobisz piękne mieszkanie, to już właściwie te czynniki, które mogłyby popsuć tobie tą inwestycję, są wyeliminowane. Zachęcam do tego, żeby się przyglądać. No i znowu tutaj na to jest recepta. Opisuję o tym w książkach, w strefie nieruchomości. Omawiamy to na szkoleniach. 14 momentów podczas remontu, przy których powinieneś być, aby zweryfikować ekipę remontową, tak abyś nie popłynął. Zachęcam cię, abyś sam sobie zastanowił się nad tymi czynnikami, żebyś je wyłonił i zastanowił się, co podczas remontu może być przez ekipę remontową popsute. I jeżeli wyeliminujesz te czynniki, to już właściwie sukces murowany. I do tej pory mówiłem o trzech i dochodzi czwarty. Czwarty drzemie tam w tobie w środku. Czwarty to jest ten, który odpowiada za podejmowanie decyzji. Czwarty to jest odwaga lub strach. Czwarty to jest posiadanie wiedzy lub nieposiadanie tej wiedzy, ale właściwie wszystko związane jest z działaniem, twoim działaniem. Albert Einstein powiedział, że właściwie nic się nie wydarzy, dopóki coś się nie poruszy. I właściwie można byłoby to przełożyć na inwestowanie w nieruchomości. Nie ma możliwości, żebyś cokolwiek zrealizował, jeśli ty się nie ruszysz. Ale oczywiście musisz wyeliminować strach. Strach bierze się z niewiedzy.
Jeżeli masz niewiedzę, to boisz się. Nawet gdybyśmy tutaj krążyli w nocy pierwszy raz, teren byłby nieoświetlony, to zastanawialibyśmy się, czy bezpiecznie przejdziemy przez ten plac. Ale jeżeli masz światło w postaci wiedzy, jeżeli chodziłeś już wielokrotnie przez ten plac, to właściwie czujesz się bezpiecznie. I oczywiście ty odwagi nabiera się w miarę czasu, w miarę upływu czasu, w miarę podejmowania kolejnych kroków inwestycyjnych i to sprawia, że nabierasz doświadczenia. Jeżeli takiej wiedzy nie masz, to oczywiście musisz ją zdobyć. Jeżeli masz obawy, to powinieneś te obawy wyeliminować przez różnego rodzaju badania i rozmowy. Zachęcam Cię do przyłączenia się do naszej społeczności, ponieważ wśród naszych uczestników warsztatów jest masa ludzi, która może pomóc Ci w podejmowaniu odpowiednich decyzji, w rozwiewaniu obiekcji, a wiedzę oczywiście można zdobyć i zachęcam, abyś napisał do mnie, abyś napisał czego potrzebujesz, abyś zastanowił się, jakiej wiedzy nie posiadasz, a ja, tak jak innym, mogę i Tobie pomóc, przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. Zapraszam Cię do odbioru prezentu. Prezent jest w linku w opisie tego filmu. Kliknij tam, a otrzymasz ode mnie coś, co pomoże Ci jeszcze lepiej inwestować w nieruchomości. Pozdrawiam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski.